Rucham wam mamę. Wiesz co, OBS się zaciął i kiedy mówiłeś siemano panowie, rucham wam mamę, to tylko złapało się rucham wam mamę. I na samym wstępie jest po prostu to. Dobra, cześć, z tej strony Kebab. Witam was na kanale Kebab Games. Jest z nami Krystian. Rzępik. Cholera wiem. Oblałem się pomidorowo, tfu. Dobra zupa? Matka wbiła przed chwilą i się pytała, czy dobra zupa. No bo z wczoraj jest, wiesz? Czemu? No wciśnij, graj no! Jest, dobra. Ty debilu jebany, ja wcisłem. To ty jesteś czerwony. O, S, panowie. O, S, panie. Dobra, lecimy. Ale tak to mi automatycznie ruchy robi. Dobra, patrz, wychodzę tym. Ej, ale mi to automatycznie ruchy robi. Jak automatycznie? To ty jesteś w WDG czy nie? Co jest? To ty jesteś w WDG czy nie? Krystian! No, graj z tym debilem. To ty jesteś w WDG czy nie? Jakiś typ mi sekundę przed kliknięciem startupił na miejscu. Jaki ty jesteś głupi, Boże! Ty, no nie, kto budował tą nalepkę? No to chyba trzeba być kurwa jebanym idiotą. Dobra, zaczynaj grę, weź mnie denerwuj. Start, ciśnij. Dobra, czekaj sekundę już. No kurwa, daj mi przypominać sobie codziennie, że ruchałem się z dupą. Co? Dobra. Co? Jest, dobra, gramy. Okej, okay. Jest, okej, okay. Mogę wyjść, proszę bardzo. Kurwo jebana. Świnia, pierdolona. Przegłos masz. Jak przegłos? No przegłos! Dobra, tam nie marysz. Skurwysynu. Wytrzymaj z tym przegłosem. Dobra, to graj, no graj. Dawaj. No. 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 Raz, dwa, trzy, cztery. Uuuuh! Dobra, ogad, teraz. No nie, no w dupę psa. Nie! Come on! Easy peasy lemon squeezy. O, czekaj to. Uuuuh! Mogę wejść drugim? Nie. Dobra, ucieknę, tak? Czwóreczka. Ta szóstka by się przydała. Coś by się przydało konkretnego teraz. Okej. Okay. To mi by się szóstka przydała teraz. Gonimy cię, kurwa. Nie, jeszcze nie dogonię. No, dupa. Kurwa! Papa. Pa. Wygraj! Pa. Kurwa, kolejna piątka! Ja pierdolę. No, ciebie coś no już myślałem. Trzy. Dobra, co jedźmy tak. Tutaj dwójko sobie dojdę. Ja pierdolę, wiedzieli. Szóstka, o jest. Aha. Oj chuj. No! 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 Nie, ty kurwo! Yeah. Lecimy następnym i tym uciekamy. Ja pierdolę, no nie mogę. Halo widzowie, zgłaszam oszustwo. Kebab tu ma farta po prostu. Rzępik ma dzisiaj pecha ogólnie. Co ty gadasz? Ja mam dzisiaj pierdolonego pecha, chcę mi się srać, płakać i żygać jednocześnie. Jak zawsze. Oj, chyba ta zupa nie była dobra, bo już mnie brzuch zaczyna boleć. O! Czyli jednak coś tą się nie udaje teraz, no. Fuu, się wystraszyłem. No kurwa, wyjdź, nie mogę! Teraz jest, wyszedł. Ja ucieknę w tym czasie. No patrz, kurwa, pojedę. Aż mnie serce zabolało. No co? O, jest! Patrz, pa jak jadę. Teraz pa jak jadę. Zapierdalam. A ja znowu szóstki nie będę miał przez jakiś kurwa czas. No! Nie! Ja już myślałem, że ty... Jak pizna największa. Jest! S? Został tylko jeszcze jeden... Uuuu! Ja pierdolę, co się dzieje w tym momencie? Kurwa! Nie tak!
No. No nie! Oh, fuck! To by zypał, no, to by zypał z fest! Chuj mi w dupę! Jeden! Jeden! No szóstki dostaje, jeden chce! Jeden! Nie! Teraz! Fuck! No nie! Gramy do trzej. 1-0 dla siebie. Ale to jest niemożliwe praktycznie. Kocham tą grę, kurwa, kocham. Ogólnie pomysł na tą grę powstał po tym, jak powiedziałem, że musimy pograć w Minecrafta, a on, że wygrałem z tobą w Chińczyka. A ty nie wygrałeś ze mną Chińczyka, ja wygrałem. I to dawaj zagrać Chińczyka, no i gramy w Chińczyka. Czemu ty... Ale chociaż dobrze, że ty ze mną masz czas na nagrywki, no nie, to co za Adi. Adi kurwa się umarł na nagrywki. O, aż mi się przypomniał Adrian, który mówi, będę o 10:00. Ej panowie, tata mi wbił do pokoju. Nie wiem, powiedz mi, dlaczego z Adim jest tak, że jak się na coś umawiasz, to on tak tego nie utrzymuje. Nie wiem. Jakaś klątwa, kurwa, na nim ciągu. Klątwa Adiego, kurwa. Fuck! Klątwa Adiego, kurwa! Dobra, pierdolony sklejasz. O, akurat wyszło. No, chodź tu. Oh, come here. O, oh, no. No. Dobra. Ty kurwo! Ojej. Oż ty skurwysynu. Poczekaj, niech wszyscy pójdą. Poczekaj, niech wszyscy pójdą, dobra. Ja sobie tu stanę. Lecę następnym. Kolejna pustka. Ohoho, wyszedł. No! What the fuck was that? Dobra, plan. Tak. I tak, okej, okay, jestem saved w tym momencie. Fuu. Nie ruszam go. Ohoho, fuck! No! Poważnie myślałem, że cię mogę zgnieść. Jak takiego żuka. Widzę, co robisz, kutasie. Dobra, lecę, adaptam. Jest! Jest! Jak? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Wiem teraz, jak to jest możliwe w ogóle? Jak? Nie mogę! To jest niemożliwe, kurwa, ale to jest niemożliwe, trzy razy z rzędu w jednej rundzie, trzy razy z rzędu pod rząd, cztery razy, bo jeszcze tamten pion pierwszy. What the fuck was that? No tak, same trójki, dwójka, szóstka, trójka, piątka, trójka, dwójka. S! 1-1. Ale pięknie i tak było porobione. Kocham tą grę. I będziemy już szóstkę jebane, patrzcie. O, jednak nie. 3, 4, 5. O, S. Ta będzie szóstka, bo ja 3. Nie ma szóstki, dobra. Rabra doodle. Raz, dwa, trzy... Dobra, ryzykuję. Okej, to był dobry krok. Jeden. Teraz tak, nie ryzykujemy. Dobra, mogę zaryzykować w sumie.
Szóstkę, masz czwórkę, teraz musisz się ruszyć. Trzy, zostawiam sobie tutaj, ty pójdziesz trzy, ja pójdę pięć, proszę bardzo. Dobra, chuj mi w dupę, znów. Dobra, to ja pójdę tym do końca, ty wyjdziesz następnym i robisz tak. Ty jesteś na słuchawkach? Nie. Słychać. No myślisz, że mi się kurwa chce. Tak. Ty kurwo, okay, jeden. Dobrze, że to zrobiłem. Teraz tak, pytanie, czy się ruszy, czy nie? Co jest większe prawdopodobieństwo? Dwójka czy trójka u ciebie? Dobra, pal, ryzykuję, uwaga! Dobra, tak czy siak, mogę to zrobić. Fuck! Jak rozjebany został! Ta gra mi daje taką, wiesz, taki cień nadziei, że może tym razem mi się uda, a potem... Nie, potem nie, potem nie, po prostu uznaję, nie, jebać kebaba. W ogóle zobacz, że mam w nazwie Y, nie? Kebab. Dlatego, że no. Jak dałem J, to było jeb, więc jeb jest nielegalnym słowem na tej stronie. Fuck. Nie. Nie! No nie rób tego! Dawaj, niszcz. No dojdź! Dojdź po prostu! Jest! Żarbel siedział w bazie. A mogę się ruszyć tym. O, lecimy. Lecimy, dur. Ja pierdolę. Ty jesteś w lepszej pozycji niż ja, powiem ci szczerze. I to w dużej lepszej. No to ja wiem. Muciaciu mam! Muciaciu mam! Dobra, jedziemy tak, tak. Teraz piątkę masz. Gonimy cię tutaj. Dobra, tak. Trzy, dwa, trzy. What the fuck! Dziękuję. God! 2-1! 2-1! 2-1, 1-5! SB Mafia. Dobra. 2-1 i jest easy, panowie, easy. Robimy go easy. Easy kebab jest ruchany w chipska aktualnie. O. W ogóle wiesz za co dostałem to 18 plus na rzępik, rzępik rozwalony w szachy? No. Zgadnij. Za jakieś słowo czy coś? Zadzwoniła w tym czasie do mnie pewna osoba. No. Albo nie, to był inny odcinek. W tym odcinku chyba powiedziałem... Ty kurwo pierdolona przez psy ruchana, czy coś takiego, no nie? O nie. I to za ten moment. O god, poważnie? Tak, za zoofilię. Dobra. Rozumiesz. Więc, dzięki, że powiedziałeś to samo na moim filmie. Dzięki, super, super. Wytniesz. Wytnę! Dobra, dawaj. Nie no, ciebie nie ruszam, tylko do mnie się tak upierdolili, nie wiem dlaczego. Jak mnie nie ruszają? Stary, zablokowali nam same quizy dno dna 2. Czekaj, co? Mówię poważnie w tym momencie. Zablokowali Kiedy? Nam. Jakiś czas temu. Dlaczego niby? Się ich spytaj! To napisz do supportu. No wysłałem, ale oni wiesz, zbytnio nie odpowiadają na takie rzeczy. No mi szczególnie nie odpowiadają. Bo to kurwy są jebane, no nie? Taka prawda, no. Z tego kurwa ja się przenoszę na Twitcha i chuj. Na Twitcha, S. Tam no, ludzie mają moje... Tam są bardziej toksyczni ludzie, ci powiem. Ja wiem. Twitch to już w ogóle tak odpierdala teraz. Czemu ja 5 teraz z rzędu mam jedynkę?
Gorzej niż kurwa Donald Trump podczas kadencji. Gorzej niż. Po prostu. Gorzej niż Donald Trump podczas kadencji. No ale dobrze, że go nie ma przynajmniej. Już go nie ma przynajmniej, tyle. Można powiedzieć. Teraz czekamy, aż Duda wypierdoli mury naprzeciwko kurwa Czech i Niemiec. No ale to dobra, jakby teraz Duda miał ostatnią kadencję, to jest jego ostatnia kadencja, tak? Ale to nie znaczy, że w przyszłych wyborach też nie będzie startował ktoś od PiSu. I będzie to wiesz, samo. Wiesz, pisiory już nie wygrają, nie po tym, co się tutaj odjebało. Nie sądzę, że to jest bardzo mało prawdopodobne. No chyba, że faktycznie. Ale powiem ci tak, oni wiedzą o tym. I wiesz co było podczas wyborów między Trzaskowskim a Dudą? Co? Tam było, po prostu były wyciągane wszystkie brudy. Była taka totalna jazda, szczególnie od strony PiSu. Więc w tym momencie, kiedy oni już mają tak totalnie przypierdolą sytuację w społeczeństwie, to oni będą już tak totalnie srać, bez żadnych w ogóle zahamowań. Zobaczysz, co będzie. No to oni mają wyjebane, oni teraz jak najwięcej kasy dla siebie pociągną w kieszenie i wypierdalają do domu, że tak to można ująć. Zobaczysz, co się będzie działo, nie? Kurwa, PiS dojebana. Liczku, ja ci powiem tak, jakby PiS już nie ma szans wygrać z tego względu, że na przykład na to ja mam 16 lat, za 2 lata już 18 i będzie można głosować normalnie, no nie? Ja już mogę, S? W sensie śmieszne, bo akurat głosowania były jakiś niecały miesiąc przed moimi urodzinami, nie? Ale można 3 miesiące przed. Nie, co ty gadasz? Nie, 3 miesiące przed. Coś takiego było. Nie, pojebało ci, to jest ze zdawaniem chyba kart, ze zdawaniem karty. Prawda, ale ty już właśnie coś takiego nie, było. Nie, nie, głosowanie jest, możesz głosować chyba, jak minimalnie tam było, że jak się urodziłeś w dniu, kiedy są wybory, to wtedy możesz głosować, dosłownie. A, więc nie, tam nie można, żeby 3 miesiące przed. A bo te kurwy wiedziały, że nie wygrają. W sensie oni jakby chyba stawiali na to, że będą bardziej w stronę szli, wiesz, osób starszych. Kurwa. 2-2. No 2-2. Ja pierdolę. No wiesz, bo u nas to tylko kurwa właśnie, u nas to starszyzna ma przewagę, no nie? W sensie te stare baby kurwa, co pod sklepem siedzą i obgadują wszystkich, te kamery kurwa osiedlowe. W sensie w Polsce jest chyba tam 1/4, 1/4 osób w Polsce to są osoby właśnie, które są starsze, tam emeryci i tak dalej. 1/4! Chyba kurwa 3,5/4! 1/2! Co druga osoba spotkała na mieście, to jest emeryt. Oni są kurwa wszędzie, to jebani. Się spełnią! Spełnią się. Czemu to już nie ze wszystkimi? Z całą armią wyszedłeś, ja pierdolę. Wiesz, że teraz się zabije, nie? No chyba, że cię nie dogonią. O, dobra, pierwszy zdech, drugi zdech. Dobra, się schowałem w tym momencie. Robię tak, dwójeczka, szósteczka. O kurbo! Czwórka. Jebana, bo ci matkę wyrucham! Pięć. Sześć, uciekam. Ty masz szóstkę i teraz tak, możesz się schować maksymalnie, ja uciekam. Goniczmy. No F. Nie, no nie, no nie, pierdolę tą grę. Oj, dobrze, że ja to zrobiłem. No. No wiesz, sobie wszedłem w chociaż pękami, no nie. Wyjdę tym, pójdę tym. A lecimy raz, dwa. Dobra, chuj mi w dupę, chuj mi w dupę. No, chuj mi w dupę. Oj. Tym bardziej. Dobra. Ta, jebał mnie pies. No musisz. A nie, czekaj, możesz wyjść jak chcesz. I wyszedłeś. Ta, jebać mnie s. Oh god. Oh fuck. Ucieknę. No jest! Teraz tak. Jest! 3-2! Wygrałem! Wygrałem! Mówiłem? Do pięciu? Nie do pięciu, miało być do trzech. Robimy do czterech, taki wiesz, do czterech. Do czterech, było... taki wiesz, nikt nie robi do czterech. Nikt nie robi do czterech. Ale to my jesteśmy po to, żeby łamać granice, my gramy do czterech.
maksymalną granicę, jaką złamałem, to chyba była ta dziesięciolatka, nie? No. Dawaj. To u mnie tylko ta, wiesz, ta 11, a nie 12. Jak ten, jak się spytają ciebie na Messengerze, że Pik, czy twoja dziewczyna pewno ma odpowiedni wiek na ten taki związek z tobą? Bo ona młodo wyglądała na tych zdjęciach. Ona, szczerze ci powiem, ona bez makijażu naprawdę bardzo młodo wygląda i to jest przejebane, no nie? W sensie inaczej. To ma swoje plusy i minusy. Mhm. Bo wiem, że na starość będzie młodziu, w sensie młodo wyglądać, no nie? W sensie ona ogólnie bardzo młodo będzie wyglądać przez jakiś tam czas. Ale też minus jest taki, że właśnie idę na ulicę, na przykład trzymam ją za rękę, a w sensie na mnie patrzą, jakbym był pedofilem. A ja mam podobny problem, ponieważ moja dziewczyna ma strasznie niski wzrost, przy moim, wiesz, wysoki. No moja dupa ma 154 centymetry! No ale to akurat jesteś na równi, tak? Ty kurwa, jebana, bo cię zaraz wyrucham! Ile ty masz? Ale zajebany, kurwa! Ile ty masz centymetrów? 176. No to tak czy siak, jakby ja mam 185 i wiesz... No to już to w ogóle, to jest... Jest taka różnica konkretna, nie? Że niektórzy jak mnie spotykają na mieście, moja matka na przykład myślała, że ja z jakąś dziewczynką idę. Po prostu, nie? I to jest tak bardzo... Jak banan w mysz, w sensie co? Jak banan w mysz. Ty co? Kto ci to powiedział kiedyś? Jak banan w ryż, pierwszy raz słyszę takie słowo w ogóle. Mówię jak banan w mysz. A w mysz, to ja w ryż! Tak czy jak banan w mysz? Kto to powiedział kiedykolwiek? No wiesz o co chodzi, że... Wiem o co chodzi, ale kto to powiedział? A ja. Nikt tak nie powiedział. Ja teraz powiedziałem, wymyśliłem to. Fuck. Mądry. Dobra, wyjdę. O nie, ty kurwo! Ryzykować czy nie ryzykuję. Nie wiem, czy to było warte, czy nie. Kurwo, mulanecka. Oj, tam cicho. O Jezu, jaki ja jestem... Saved. Ta, jebał mnie pies. Jebał mnie pies. Muszę tym... A se, szluga muszę odpalić. Dobra, uratowany. Ta, chuj mi w dupę. No i teraz lecimy. Ja jestem w lepszej pozycji, aktualnie. Czekaj. O, widzowie pamiętacie, hashtag nie palacz. Było więcej hashtagów pod tym filmem ostatnim, no, żeby nie palić, niż że palą. Kurwo. To dobrze, to bardzo dobrze, powiem ci szczerze. No to. Kurwa, głupia zapalniczka, pierdol się mam tu drugą. Chciałbym, żeby ktoś zrobił licznik, ile było przekleństw w tym odcinku. Taki licznik mógłby być na każdym odcinku. Licznik przekleństw? A to nie wiem. Dobra. Tak czy jak, w ogóle wiesz, że Vex to ogląda? Każdy odcinek ogląda Vex. Pozdrawiamy cię, Vex. Ja pozdrawiamy Vex. Pozdrawiamy cię, Vex. On potem robi kompilację, ale dobrze robi te kompilacje. No wiem, ale Vex jest ogólnie kozek, ogólnie to... Nie wiem dlaczego, ale muszę na mysku do niego napisać, bo na Discordzie wchodzę w jego konwersację i tylko jego konwersacją pustą, no nie? Nie widzę, jakby czegoś napisał, ruszaj się. Oho. No możesz wyjść, dobra. No to ładnie, żeś pojechał. Uf, zasuwaj. What the fuck? Okej. O shit! Kurwa, o shit! Yes! 4-2! S totalny, dobra. No to jak chyba już potwierdzone, kto jest mistrzem aktualny. Ja mam, widzowie, taki, jakby, taką mądrość. Jeżeli chcecie ostateczne starcie Rzympika i Kamila w szachy, w sensie w Chińczyka, do 5, to macie w komentarzach napisać. Biszkopt, i jak będzie dużo biszkoptów, to nagramy do 5 i kto wygra, wtedy będzie królem Chińczyka. Okej, dobra. Naura. Naura.